Miasto Suwałki uzyskało w ostatnich dniach warunki techniczne od PKP, które pozwolą dokończyć dokumentację projektową. Te ustalenia blokowały w ostatnich miesiącach pracę nad przygotowaniem do budowy ostatniego fragmentu tzw. trasy wschodniej na odcinku od ulicy Sejneńskiej do ulicy Wylotowej. Mamy nadzieję, że ten projekt będzie gotowy gdzieś tutaj na początku września i to umożliwi nam wystąpienie właśnie już o decyzję na pozwolenie na budowę i w konsekwencji w końcówce tego roku wyłonimy wykonawcę na budowę tego odcinka z takim zamierzeniem, żeby sama budowa przebiegała w latach 2023-2024. Przypomnijmy, że na tę inwestycję miasto Suwałki pozyskało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 20 200 000 zł. Czyli połowy szacowanych kosztów budowy tej inwestycji. Mam nadzieję, że mimo tego wzrostu cen w budowlance ogólnie uda nam się w tych kosztach zmieścić i zrealizować tę inwestycję tak, żeby w roku 2024 już całkowicie domknąć trasę wschodnią naszego miasta. Odcinek trasy wschodniej, który pozostał do wybudowania, będzie miał około 760 metrów długości. Rozpocznie się na rondzie przy ulicy Wylotowej i zakończy na rondzie przy ulicy Sejneńskiej. W miejscu przecięcia z torami powstanie podziemny tunel. Droga oczywiście, tak jak pozostałe odcinki trasy wschodniej, będzie miała chodniki i ścieżkę rowerową. Już wkrótce rozpocznie się budowa nowego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Franciszkańskiej, które zrealizuje miejska spółka ZBM TBS. Pierwszy z 6 planowanych budynków, w których łącznie powstanie ponad 300 mieszkań, powinien być gotowy pod koniec przyszłego roku. Znajdą się w nim 53 mieszkania na wynajem, które z czasem będzie można wykupić. W ostatnim czasie ZBM podpisał umowę z wykonawcą. Będzie to firma Rembut z Augustowa, która za niecałe 15 milionów złotych wybuduje pierwszy budynek w ramach tego naszego osiedla, które planujemy. Budynek ten będzie z 53 mieszkaniami na wynajem. Będą to różne wielkości mieszkania, od 28 do 71 metrów. Jest to oferta skierowana do ludzi młodych, którzy nie posiadają własnego M. To, kto się będzie mógł starać o mieszkania, określiła uchwała Rady Miejskiej i przyjęte w niej kryteria. Głównie dochodowe, ale również warunek, że dana osoba nie może być właścicielem mieszkania bądź domu. Premiowane w naborze będą osoby do 30 roku życia oraz rodziny z dziećmi. Istotny tu będzie również konieczny do zabezpieczenia wkład własny. Kandydat na najemcę będzie musiał pokryć 25% kosztów budowy mieszkania. Realizujemy to zadanie przy wsparciu wydatnym jakby ze środków budżetu państwa. Tutaj z dwóch źródeł. Z jednej strony jest to budżet czy środki Banku Gospodarstwa Krajowego, prawie 4,5 miliona złotych. Z drugiej strony jest to również środki z Krajowego Zasobu Nieruchomości, 1 200 000, czyli w sumie 5 milionów, prawie 600 tysięcy złotych, które udało się pozyskać ze środków zewnętrznych i dzięki temu koszty budowy w znacznym stopniu będą obniżone i te koszty, które będą musieli ponieść finalni najemcy, żeby tutaj stać się najpierw najemcami, a później właścicielami tych obiektów, będą oscylowały na poziomie 25%. Z przyszłymi lokatorami będą zawierane umowy najmu. Na wniosek najemcy po upływie 5 lat obowiązywania umowy będzie można dokonać jej przekształcenia w umowę najmu instytucjonalnego z prawem dojścia do własności. Wyodrębnienie mieszkania na własność nie będzie mogło nastąpić wcześniej niż po upływie 15 lat od zakończenia budowy. W ubiegły piątek rok szkolny zakończyli maturzyści. Po długim weekendzie majowym zaczęły się dla nich matury. Mamy w ostatnich klasach techników i liceów ogólnokształcących 747 uczniów. 372 w liceach ogólnokształcących i 375 w technikach. Ciekawostką jest to, że w pierwszym liceum ogólnokształcącym spośród 91 uczniów klas trzecich 20 uczniów rozpoczęło pisanie matury jeszcze przed majówką, z uwagi na to, że są to osoby, które przygotowywały się do matury międzynarodowej. To nie był łatwy czas. To był czas pandemii, szczególnie te ostatnie dwa lata były bardzo trudne i dla uczniów, i dla nauczycieli, ogólnie dla systemu oświaty. Wiadomo, że pandemia i zaburzyła proces nauczania, i więzi takie koleżeńskie, i bezpieczeństwo uczniów. Te ostatnie kilka miesięcy i wojna tutaj za naszą wschodnią granicą na pewno też nie były takim
sprzyjającym czynnikiem tego procesu nauczania. Mimo to suwalscy nauczyciele i dyrektorzy szkół włożyli ogromny wysiłek i zaangażowanie w edukację młodzieży. Oczywiście podziękowania też należą się rodzicom. Czas był niełatwy, pomagali i swoim dzieciom, i suwalskim szkołom. Natomiast samym abiturientom życzę przede wszystkim zdania egzaminu maturalnego, sukcesów na studiach lub, jeżeli tak zdecydują, podjęcia wymarzonej pracy. I też muszą zawsze pamiętać, że pochodzą z Suwałk i jeżeli zdecydują się, a do tego zachęcamy, wrócić tutaj po skończeniu studiów do naszego miasta, to oczywiście będzie to ogromna radość dla nas.